Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cywilizacja 6 z nowym dodatkiem Gathering Storm, gdzie Anglią w tym momencie usiłujemy skolonizować cały w zasadzie chyba kontynent, który dla nas tutaj jest dostępny. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy napotkamy jakąś nową cywilizację. No i cóż, trzeba by się zastanawiać nad lokalizacją powoli drugiego miasta. Jak to fajnie wygląda tutaj nasze miasto. Nie nazywam jeszcze nazw ewentualnymi waszymi nazwami, bo jeszcze nagrywam na zapas kilka odcinków, tak jak mówiłem. No ale cóż, tu mamy nasze jezioro kraterowe. Więc zabierzmy się dalej. Gdzie nasi zwiadowcy, to znaczy nie mamy zwiadowców, tylko mamy wojowników. Nasi wojownicy tutaj będą się wybierać. Tu możemy konie sobie też przygruchać. Tu nie przejdziesz, kurczę. To poczekaj chwilę, jedną turę. Może ci zwolnią miejsce. O, wygląda na to, że jesteśmy sami na tym kontynencie. Więc zaczynamy tak jak Anglia, to znaczy no, Anglia w sumie składała się z kilku różnych plemion, można tak powiedzieć, na samym początku i tam nie było tak, że sami byli na tym kontynencie, ale sytuacja lubi historia, jak widać, lubi się powtarzać. No dobra, tu w zasadzie mamy niezłe w tym momencie miejsce. Cud ukończenie. Wielkie łaźnie ktoś już zrobił. Wielką łaźnię. Ktoś już się kąpie gdzieś. Spa sobie zrobili. No proszę. Czekolada. O, czekolada. Ale mam ochotę na czekoladę, chociaż nie powinienem jeść, bo chyba słyszycie niestety po moim głosie, że mój głos, moje gardło chyba nie jest najlepsze. Coś mnie lekko gardło pobolewa, więc może się to niestety kończyć tym, że mój głos niestety nie jest idealny do nagrywania. No ale inaczej to bym musiał pewnie na miesiąc przerwać nagrywanie. Możliwość okrętowania budowniczych. Łodzie rybackie też nam bonusy będą dawać, bo mamy taki panteon. Więc to akurat jest fajnie. Szkoda, że nie możemy pisma przyspieszyć, a chętnie bym przyspieszył, żeby jak najszybciej zrobić ten kampusy. Do ucznictwa się nie musimy spieszyć. No górnictwa na razie może się uda poznać jakąś cywilizację. No może gdzieś tu będzie jakaś położona. Tu nie przejdziemy dalej. Dobra, ty wracaj na wypadek, gdyby się pojawili jacyś barbarzyńcy albo jakby się nawet i nie pojawili do eskortowania naszych osadników. A jeśli mowa tutaj o osadnikach, to właśnie oni zostali ukończeni. Budowniczowie, pomnik, spichlerz, jak tam mamy? Udogodnienia mamy, obszary mieszkalne mamy. Chyba, żeby puścić, właśnie, zróbmy sobie galerę, żeby odkrywać, co jest dalej. Może uda się nam wtedy sposób pismo przyspieszyć. O, zastawili nas tutaj. W sumie to jeszcze tak nie miałem dawno, żeby w ogóle nie mieć tych żadnej cywilizacji w pobliżu obcej i nie musieć się spieszyć z kolonizacją. No wygląda na to, że to cały kontynent jest dla nas. Czy możemy się spokojnie rozwijać? Cała Azja dla nas jest. Budowniczowie 50% w zwarciu, bardzo dobrze. To nie. Jednostek morskich, bo budujemy, to akurat się przyda. Plus 30 do produkcji budowniczych. Akurat w sam raz. No dobrze, zastanówmy się, gdzie by tu założyć miasto kolejne. Bardzo mi się podoba ten rejon w sumie, tylko też nie chciałbym tak, chciałbym to tak zrobić, żeby z jednej strony mieć
Może móc założyć tutaj ze dwa miasta. Zastanówmy się, gdzie można by tu ewentualnie miasta sobie po prostu pozakładać. Nie chcę jeszcze znacznika robić. Zaraz, gdzie można by tutaj ten znacznik? Dodano znacznik bez nazwy, usuń. Nie chciałem go dodawać. Jeżeli byśmy założyli tak, tutaj mamy zalewowe tereny. Tutaj też. No można by założyć na tych, to co najwyżej od czasu do czasu będzie nas tu zalewało, albo założyć mniej więcej tutaj. Tutaj mamy mniej, jeżeli chodzi o kontynent, dostęp do wody, gdzieś bym chciał. Nigdy tego nie mogę coś znaleźć. Tu jest więcej wody, generalnie rzecz biorąc. Modyfikator obrony, rzeka, koszt ruchu. Jeżeli byśmy tu założyli, co tu są? Wzgórza? Wzgórza, to na wzgórzach może nie. To bardziej by pasowało tutaj założyć. Tu nam sugerują, ale tutaj będziemy mieć problemy z wodą zawsze. Tutaj byłoby. W ogóle, bo można budować też takie kanały pomiędzy, nie tylko z jednego pola złożone, ale chyba do kilku, łącznie z takim jakimś wielkim projektem. Więc jakby gdzieś zrobić taki kanał, który pozwoliłby nam przepływać z jednego miejsca na drugie docelowo, to by było fajnie. Więc założenie na przykład miasta tutaj, w tym miejscu, no w sumie w tym miejscu najlepiej i później zrobienie takiego kanału tutaj. Tyle, że tak, tu można by zrobić kampus. Raz, dwa. Tu nie są w zasadzie zagrożone zalaniem tereny. A jeżeli byśmy tu założyli, to mamy tak, mamy ryby, mamy kraby, mamy ryby i wieloryby. Raz, dwa, trzy, to jeszcze do tamtego będzie należało. Mamy las, mamy las. Raz, dwa, trzy, tutaj mamy no, takie soby. Stąd mamy raz, dwa, trzy te miejsca i możemy drugie miasto założyć gdzieś wtedy tutaj. Czyli na przykład tu byśmy dali, tu byśmy sobie założyli jedno miasto, które to jest znacznik miasta. Co tu przypomina jako miasto? To jest dzielnica, punkt ruchu. Nic mi to nie przypomina miasta. Dajmy plusem, że to będzie. Plusem będą oznaczane miasta. Jedno miasto by założyć tu. Raz, dwa, trzy. Kolejne miasto gdzieś na przykład. Co to są? Wzgórza? Kurczę, to są akurat wzgórza. Na pustyni to średnio. Chociaż tutaj nie byłoby źle. Nie byłoby źle, bo byśmy mieli tak. Raz, dwa, trzy. To byśmy w ogóle mieli tą zatoczkę, tylko że tu są góry, więc dopóki nie będziemy mieć możliwości zrobienia tunelu, chociaż nie wiem, drugie miasto, tu by było dobrze mieć jakieś miasto w tym miejscu. W tym czy w tym, gdzieś tutaj. Czyli ja bym zrobił tu miasto jedno. Dodaj znacznik. To będzie drugie miasto. To w takim wypadku trzecie miasto na tych terenach zalewowych tutaj. No można by zaryzykować na przykład tutaj trzecie miasto. Wtedy mamy raz, dwa, trzy. Tutaj mamy kraby, tu mamy mnóstwo terenów zalewowych. Nie wiemy jeszcze co tutaj jest, więc na razie dajmy może znacznik jeszcze tutaj. I to na razie może wystarczy, jeżeli chodzi o te znaczniki. Więc wy w sumie możecie się najpierw tutaj gdzieś rozprzestrzenić. Na pewno przydadzą się nam ci inżynierowie, żeby robić te tunele pod górami, bo te góry rzeczywiście bardzo nas tutaj ograniczają, ale to dopiero w późniejszych etapach.
Dobra, co dalej? Mistycyzm. To by było fajne, kurczę, ale i tak bez dodatkowej karty, którą mamy stąd, to nam nic nie daje. Przyspiesz co najmniej 6. Myślę, że wcześniej Imperium się uda na pewno przyspieszyć. Mamy tutaj, mamy 3, 4, 5, więc już niedługo tak naprawdę. Dobra, mamy budowniczych, więc do roboty. Liverpool, czego wam tu brakuje? Obszary mieszkalne, udogodnienia. Druga galera, żeby eksplorować teren z tej strony. A przy okazji, może by to pismo trochę opóźnić jednak. Na przykład wziąć się za irygację. Albo za łucznictwo, bo na pewno nie zniszczymy jednostki procarzami, bo nie ma coś na razie nawet żadnych tych barbarzyńców ani nic w pobliżu. Weźmy drugą galerę. Co prawda to troszkę rzutuje nam na rozwój, ale ten początkowy, ale dzięki temu możemy przynajmniej zacząć eksplorować mapę, co też daje pewne bonusy. Bardzo dobrze. No właśnie, o bonusach mowa. Dobra, wodować na razie nie możemy jednostek, więc to nam nic nie daje. Wycofajmy może was gdzieś, albo wymienimy was z procarzami. A, ale żem se wybudował, kurczę, zapomniałem, że ja tutaj nie mam tego. A, ale to zrobiłem bez sensu. No kurka blaszka, to żem przegiął. Po co ja zacząłem budować tą, kurczę, galerę? Chyba się zasugerowałem. No pięknie, żem se wybudował galerę. Niech to kaczka kopnie. Dobra. Nie widzieliście tego. To zdarzenie nie miało miejsca. Zupełnie nie miało to zdarzenie miejsca. To tylko burmistrz wybudował sobie tutaj prywatny jacht, żeby móc pływać po jeziorze. O rany. Strata, kurczę, tego. Nie no, bez sensu zupełnie, kurczę, to zrobiłem. Rany, no. Pomnik. Pomnik się nam przyda. Procarze. Budowniczowie. Weźmy pomnik, zróbmy. Kurczę, no bez sensu, nie zwróciłem na to uwagi zupełnie. Aha, bo to jest poza granicami. To tu na razie nie możemy ulepszyć, chyba żebyśmy sobie kupili teren. 3 tury do rozszerzenia granic. To może nie trzeba będzie na razie tak kupować. Myślałem, że to jest jeziorko, kurczę. Jakbyśmy dzielnicę portową zrobili, to wtedy byłoby dobrze. A ciekaw jestem, czy jak ja tu wybuduję dzielnicę portową, to ten będzie mógł przepłynąć. Nie wiem, właśnie. Dobra, znacznik można usunąć. Wczesne Imperium, żeśmy przyspieszyli. Ten jest nadmorski tak naprawdę, więc ten mógłby robić tutaj za galerę. Nastawmy się może na kulturę od razu. Co to jest? Koniec starożytności za 10 tur. Będziemy przynajmniej w zwykłym wieku 12 do 23. No, nawet byśmy byli w stanie może złotą erę osiągnąć. To ja bym w ogóle... Sorki, ale niepotrzebnie straciłem wtedy ten... Kurde, nie wiem, co mnie zaćmiło. No makabra po prostu. Taki błąd na samym początku. Dobra. Tu czekamy. Wy w sumie możecie tam iść. Wy możecie wrócić, tylko niestety musicie tędy wrócić. Ale przynajmniej nam to dało punkty epoki, co byśmy na pewno nie zdążyli. O nie, zdążylibyśmy z tą galerą. A to też argument nie jest dobry.
Czy jesteśmy w stanie 8 punktów zdobyć? Wydaje mi się, że nie. Będziemy w zwykłym wieku, to przynajmniej unikniemy tego ciemnego wieku. Wulkan Sofiere Hills stał się aktywny. Ten. Teoretycznie to może zostać tutaj zniszczone. Stonehenge były dość późno zrobione. Państwo miasto ktoś już podbija, widzę. Dobra, wracamy. Aha, bo my nie tracimy czasu na okrętowanie jednostek, tak? To nie. Ale to dopiero stocznia. Ciekawe, to widocznie działa też na zwykłych, no może nie osadników, ale budowniczych. Dobra, ciebie zaparkujemy gdzieś tutaj. Tu mamy kolejne pole do ulepszenia. Skończyliśmy, co skończyliśmy. Pomnik. Spichlerz na razie nie potrzebujemy. Budowniczych myślę, żebyśmy kolejnych zrobili. Wy możecie tutaj czuwać. Jakaś wyjątkowo spokojna rozgrywka. Tak mi się jeszcze nie zdarzyło. Dobra, teraz mamy właściwą, że tak powiem, tą. Galerę, którą możemy gdzieś wysłać. To może już wyłączmy. Plus jeden udogodni, obszary mieszkalne, przyrost. Potrzeba więcej obszarów mieszkalnych tutaj. No dobrze, trudno. Nic nie jest produkowane. Pomnik. Zaczynamy od pomników wszędzie. A was wysyłamy w podróż. Łucznictwo gotowe. Co dalej? Astronawigacja. To by się przydało, żeby tą dzielnicę portową robić, naszą specjalną, tylko że nie mamy tego, jak ulepszymy dwa zasoby morskie, to będziemy mieć przyspieszone. Irygację, może górnictwo spróbujmy zrobić, bo to też będzie nam potrzebne. Wczesne imperium. Koszt zakupu pola mniejszy, 50% do produkcji osadników. Może za wcześnie żeśmy trochę tych osadników robili, w sumie jak nas inna cywilizacja nie naciska. Ale z drugiej strony też to jest jakby przydatne. Jednostek morskich, czy będziemy coś jeszcze produkować? Nie będziemy. Tylko, że i tak nic nam nie daje. Podwójne doświadczenie dla jednostek zwiadowczych, których nie mamy. W zasadzie nie mamy za bardzo co tutaj dawać. Budowniczych produkujemy, osadników na razie nie. Chyba że jeszcze jedną morską zrobimy. Dobra, zostawmy to na razie, bo i tak nam nic tutaj nie daje zupełnie. Co tu można byłoby ulepszyć? Tam jeszcze się nie dostaniemy. Tu można by jakieś ewentualnie... No, trzeba by też się zastanowić nad dzielnicami. A, tutaj byłaby dobra dzielnica kampus. Raz, dwa, trzy. Tylko, że akurat mamy tutaj konie, więc kampus co najwyżej zrobimy tutaj. Tu zrobimy jeszcze jakąś jedną dzielnicę. Tu mogłaby być druga dzielnica. Wtedy będą bonusy od sąsiedztwa. Więc może na razie tego budowniczego wysyłamy tam.
To Państwowej Siłą Roboczą. Tu wam coś brakuje. Obszary mieszkalne są ok, dogodnienia są ok. Jeszcze jednych osadników? Na razie nie mamy tej karty, więc na razie zostawmy to. Budowniczych chyba mamy. Może zwiadowcę rzeczywiście zróbmy. Bo teraz chyba możemy okrętować. Chyba jeszcze nie, bo chyba jeszcze nie możemy okrętować. Chyba jeszcze nie możemy okrętować zwiadowców, więc może jeszcze nie. To dopiero chyba trzeba by tą kartografię czy coś tam zrobić. To co można by tu zrobić? Spichlerz to na razie dzielnicę świątynną. Czy nam w ogóle potrzebna jest tam dzielnica świątynna do czegoś? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie religię tutaj, no chociaż tutaj byłaby świetnie, bo tych punktów wiary mamy, ale dopóki nie wielkiego proroka nie skombinujemy, to nie będziemy mieć religii. Właśnie nie do końca wiem. Okej, zastanówmy się może najpierw nad gubernatorem. Wiktor? Nie. Magnus? Wzięlibyśmy Magnusa, tylko gdzie możemy wycinać las? Tu możemy wycinać las i coś przyspieszać. I tutaj, więc może do Sheffield byśmy dali go, bo tu jest dużo lasów, które można ewentualnie wycinać. Zwiadowcę, kurczę. A zróbmy tego zwiadowcę, kurczę. Na razie niech będzie. Najwyżej po prostu będzie się błąkał na razie po naszym kontynencie. Dobra, wy lecicie tu. To jakiś kurczę wulkan. Gdzie jest reszta cywilizacji? No. 16 na 30. No, mamy zwykły wiek. To akurat jest ok. Czyli w zasadzie się nic nie zmienia. Zastanówmy się. Wolna dyskusja. Jeden punkt za każdą wykorzystają arekiem, jeden punkt za wzniesienie budowli, naukę. To by akurat nam pasowało. Inspirację budowli z miejscem na wielkie dzieło. To jest chyba za wcześnie. Wyspecjalizowana dzielnica. Na pewno będziemy budować dzielnice, ale na pewno będziemy budować kampusy. Pismo. Kurczę, nie ma co czekać na to pismo, bo i tak go nie przyspieszymy, i tak go nie przyspieszymy. O, akurat żeśmy go przyspieszyli. Królowa Szwecji. Czy miłujesz zdobywanie wiedzy? No, na razie jeszcze nie, ale może dam się przekonać. Dzień dobry. Wulko! Katastrofalna erupcja wulkanu. Jacież. Ale mamy wulkan. Ale nic się nie stało. Akurat ten wulkan jest tak położony, że nas góra jeszcze przed nim chroni. Ale fajnie. Mamy pierwszy wulkan. Pismo, dobra, wreszcie możemy tutaj robić. Tak, przyspieszono badanie pisma. Dobra, ten wybuchł i co zrobił? No w zasadzie nas tutaj nie dotknął. Aczkolwiek ustawienie na cztery siły tych. Katastrof, teoretycznie dwa pola może nam to zniszczyć, jakby coś tam. Dobra, tego nie możemy posłać, więc na razie niech se chodzi po naszym kontynencie. Wy musicie wrócić się, żeby się ulepszyć. No, my się zajmiemy co? Irygacja, jedna tura, to można szybko zrobić. Właśnie, astronawigacja będzie potrzebna. Dwa zasoby morskie trzeba by ulepszyć. Ja bym zaczął tą astronawigację. A co nam to daje? Wiszące ogrody. Kurczę, może by wiszące ogrody gdzieś zrobić. Jakiś jeden cud przynajmniej. Zwłaszcza, że tu mamy całkiem niezłą produkcję w tym mieście. Mamy teraz tych budowniczych. Mamy jeszcze ten. To możemy szybkich budowniczych tutaj
wrzucić. Zawsze się nam przydadzą. Gdzie ich spotkaliśmy w ogóle? Tą Szwecję. Ale kurczę, tu straciłem na tą produkcję tej galery, no. Bez sensu. Nie mogę tego przeżyć. Przyspieszenie technologii, nawiązanie kontaktu, nową cywilizację. A to tu się gdzieś stało. A gdzie oni są w ogóle? No nie widać. Znowu wybuchło. Łagodna erupcja wulkanu. No dobra. I teraz astronawigacja. Zaczniemy. Gdzie mamy jakieś pole do ulepszenia? Tu w zasadzie moglibyśmy od razu ulepszyć i sobie to przyspieszymy. W sumie tu dajmy automatyczną eksplorację, nie będziemy musieli sobie tracić czasu na tą galerę. Wybierz produkcję. Kampus albo wiszące ogrody. Rozwój. Ale tu i tak nie zrobimy. Musielibyśmy tutaj dopiero zrobić. Świątynia Artemidy. Każdy obóz, pastwisko, plantacja w promieniu 4 pól od tego cudu zapewnia plus 1 udogodnienie. A, to tylko tutaj moglibyśmy, 4 pola, to w zasadzie do jednego miasta, no, nie jestem przekonany co do tego. Wiszące ogrody by się nam przydały w sumie, zastanawiam się, czy nie spróbować tych wiszących ogrodów zrobić. Chociaż, gdzie mieliśmy to dodatkowe miasto robić? Tu. Czy jesteśmy w stanie zdążyć wiszące ogrody przed inną cywilizacją? Tak mi się coś nie wydaje, ale... Szczerze mówiąc, jakby Magnusa przerzucić tutaj, mamy jedną pole z lasem. Które tu nie jest w ogóle nawet używane teraz. Wyciąć ten las, to moglibyśmy przyspieszyć produkcję tego. Może byśmy tak spróbowali. Dobra, spróbujmy, zaryzykujmy. Dobra, astronawigację mamy przyspieszoną. Magnus, nie tak. Zmień przydział do Londynu. Was musimy mieć tutaj gdzieś w pobliżu, tylko nie wiem, gdzie by was tutaj wykorzystać teraz. 5 tur. 5 tur to jest trochę dużo, ale trudno. A, oni tam są. Kurczę, wygląda na to, że budowniczowie nie muszą tracić tury na okrętowanie się i wyokrętowywanie. To rzeczywiście przyspiesza. Dydona, królowa i matka Kartaginy. Same kobity widzę. Zaszczyt cię poznać. Buenos Aires, tutaj są. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale wygląda na to, że ten kontynent mamy dla siebie, więc to jest całkiem miłe. Czemu tu nie można zrobić? A, bo już zrobiłem. Co można by tu jeszcze ulepszyć? Dwie tury do rozszerzenia granic. Ty tu czekasz. Zaciąg. O, to by się ta karta by się nam przydała. 15% do produkcji cudów.
Jednostki morskie mieliśmy gdzieś budować, ale... A może dajmy tak. I tak nie produkujemy teraz żadnych tych. 15%, no nam dwie tury zmniejszyło. Mistycyzm może się przydać, jest przyspieszony. Tu wam brakuje obszarów mieszkalnych, więc pichlerz. Mamy gubernatora kolejnego. Kto by w tym momencie nam był potrzebny? Może Liang? Co ona tutaj daje? Wszyscy budowniczowie. A, to akurat nie teraz. Pingala to jest dydaktyk. To nam by dawało kulturę. Weźmy Pingale. Tylko Pingale gdzie tutaj dać na razie? Może Liverpool, bo to jest naturalne. Oni tu mają i tak bonusy do nauki. Więc on tam będzie dobrze się... O kurczę, nie udało mi się już... No, wiedziałem. Parę tur brakło. No dobra, ale odzyskano produkcję. Więc cóż, Magnusa i tak tutaj mamy. I tak możemy coś w tym momencie przyspieszyć. To zacznijmy kampus. Tutaj byłoby plus 3 w sumie. To przenieśmy do... tego miasta. Ty tu czekasz. Udogodnienia, obszary mieszkalne. Spichlerz będzie na pewno wam potrzebny, ale ja bym zaczął w tym momencie od kampusu, tylko że kurczę, tu jest niezłe. Tylko co tutaj mamy? To by też najpierw było dobrze Magnusa tu przerzucić, wyrąbać to i przyspieszyć sobie w ten sposób. Więc może plac rządowy. To też nie mamy za bardzo gdzieś. Róbmy ten spichlerz na razie w takim wypadku. Ojej, mamy 32 minuty. Kurczę, to jest tak syndrom jeszcze jednej tury. Co oni chcą? Moja propozycja. 30 żółwie po jednym na turę, zasób luksusowy i 20 koni. Koni na razie i tak nie wykorzystujemy. Dostaniemy od nich przysługi, to znaczy te punkty względów. 6 złota na turę, otwarte granice. Myślę, że to jest dobra w tym momencie propozycja, oferta, więc się zgodzimy. W drugą stronę tego bym nie chciał. Nie chcę wam dawać żadnych przysług. Mogę wam dać trochę koni. O, jednego konia się zgodzili. Dobra, otwarte granice. Przełomem, odkrycie ostro nawigacji przez Anglię. Brawo. Mamy dzielnicę portową, możemy okrętowania kupców, ryb, krabów. A to nie mogliśmy jeszcze ryb pożytkować? Latarnia morska, latarnia z Faros, stocznia, marynarki. Świetnie. I szlaki handlowe. Ale tym myślę zajmiemy się w następnym odcinku. A na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, cześć.